Cześć wszystkim, mam na imię Mikołaj, to jest Piotr, jak tam Mateusz, razem będziemy Wam prezentować to, czym jest tak naprawdę Adobe Experience Manager, czyli nasz CMS, w którym na co dzień pracujemy. Zacznijmy od agendy spotkania, czyli to, o czym będziemy Wam dzisiaj opowiadać. Na sam początek krótka historia oczywiście produktu, jak to wszystko się zaczęło i na czym tak naprawdę ten CMS stoi w dniu dzisiejszym. Następnie struktura EMA z punktu widzenia użytkownika końcowego, tak? Czyli osoby, która ma zestaw narzędzi i potrafi nimi operować. No i też z punktu widzenia dewelopera, czyli z jakich open source'owych technologii EMA jest zbudowany, na jakich fundamentach on działa. Następnie krótkie demko pokazujące Wam trochę o autoringu z punktu widzenia użytkownika końcowego, czyli jak może stworzyć stronę internetową, jak może wykorzystywać gotowe komponenty. Troszkę informacji na temat architektury, czyli czym jest instancja autora, czym jest instancja publisha. Czym jest dispatcher i w jaki sposób one ze sobą współpracują. Mateusz trochę Wam też opowie na temat tego, że ten CMS tak naprawdę to nie tylko jedna platforma, ale szereg różnych narzędzi pod nazwą Adobe Marketing Cloud i możliwość integracji z third party, które tak naprawdę rozbudowują możliwości całego systemu. No i na sam koniec live coding. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 20 minut, kiedy pokażemy Wam od kuchni, jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera, kiedy mamy coś nowego zdeployować na instancję. Dobra. To jest stara prezentacja. O, to znowu. Dzięki. Okej. Okay. Nie widzicie strzał? Co? Musisz chyba połączyć ze stroną, wiesz? Okay. To jest taka malutka szaleczka czasu, to nie jest ważne. Chodzi mniej więcej o tam taki timeline, jak to wszystko się zaczęło. Rozpoczęło się tak naprawdę w latach 90., kiedy CMS-y tak naprawdę wchodziły w życie, tak? Ale idea to została taka sama, czyli stworzyć system, który z punktu widzenia użytkownika końcowego, nie posiadającego żadnej wiedzy programistycznej, jest łatwy i prosty w użyciu. Na samym początku produkt ten powstał jeszcze przez firmę Day, mieszczącą się w Szwajcarii pod nazwą Comnic i do wersji czwartej istniał pod tą nazwą. W 2008 roku skrócono ją do CQ i my jeszcze mamy zwyczaj mówić tak na ten produkt, że pracujemy z CQ. W 2010 roku, dokładnie w lipcu, 28 lipca jakoś tak, Adobe Systems przejął cały ten software i od tego momentu ten jest kojarzony właśnie z Adobe. Obecnie pod nazwą Adobe Experience Manager w wersji 6.2, która bodajże 2 miesiące temu się pojawiła. Jest to już tak naprawdę część większej platformy, czyli Adobe Marketing Cloud, który zrzesza różne narzędzia służące do analizy danych, polepszania treści itd. Wszystkiego tego, co związane jest tak naprawdę już z całą otoczką tworzenia stron internetowych. OK. Troszkę na temat struktury AMA i open source'owych technologii, które są wykorzystywane. Zacznijmy od tego, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika, który dostaje produkt i ma jakiś zestaw narzędzi, w których może pracować. Przede wszystkim mamy do dyspozycji WCM, czyli Web Content Management, czyli po prostu system pozwalający na budowanie stron internetowych, tworzenie kontentu, tworzenie podstron, czyli wszystko to, co jest tak naprawdę związane z budowaniem stron internetowych, to co znamy pod pojęciem panel administracyjny w takim dużym ogólnieniu. Poza tym równolegle mamy dodatkowe narzędzie o nazwie Digital Asset Management, czyli to jest narzędzie służące do zarządzania wszelkimi asetami, tak? Czyli jeżeli macie na myśli jakieś obrazy, wideo, czy też pliki PDF, audio, to wszystko będzie tak naprawdę zarządzane przez Digital Asset Managera, skatalogowane w odpowiedni sposób, bo mamy oczywiście w tym narzędziu możliwość tagowania z nich i różnych innych rzeczy do wykonania. Poza tym wsparcie do tworzenia stron w różnych językach, tak? Często zdarza się sytuacja, że mamy konkretną stronę językową, chcemy stworzyć jej odpowiednik z kontentem przetłumaczonym na inny język, mamy szereg funkcjonalności, mechanizmów, które pozwalają nam tą funkcjonalność, czy może tworzenie tych stron zautomatyzować w pewien sposób. Jest to na pewno przydatne. Następne narzędzie to workflowy, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że jest oczywiście możliwość opublikowania na przykład strony internetowej za pomocą jednego przycisku, ale możemy też potrzebować jakiś szereg konkretnych rzeczy, które muszą po sobie nastąpić, aby na przykład udostępnić stronę, czy na przykład powiedzmy zaupdate'ować jakiś content na stronie. Możemy sobie stworzyć nowy workflow, tak, czy jakąś serię predefiniowanych zdarzeń, na przykład związaną z wysłaniem jakichś notyfikacji mailowych do konkretnych osób, czy cokolwiek innego. Mamy już dostarczone przez CMS oczywiście jakieś zestawy workflow, możemy tworzyć własne. Wsparcie z social mediami, oczywiście to jest na porządku dziennym, tak, Facebook, Twitter, you name it, nie ma żadnego z tym problemu, plus systemy komentarzy, oceny treści, to wszystko też jest wspierane przez platformę bardzo mocno. No i tak naprawdę wszystko inne, co możecie, tak sobie, co możecie sobie wyobrazić, tak, możemy tworzyć własne narzędzia, wspierać to i oczywiście mając cały czas na względzie Adobe Marketing Cloud jako chmurę, która zrzesza te wszystkie inne narzędzia służące do tak naprawdę zarządzania treścią. Możemy sobie tak to tłumaczyć, że tak naprawdę wraz z tym CMS-em otrzymujemy zestaw stron internetowych, które służą do budowania stron internetowych. Tak, jest to bardzo potężna platforma,
z którą można naprawdę dużo rzeczy uzyskać. Z punktu widzenia dewelopera, Adobe Experience Manager tak naprawdę oparty jest o trzech takie podstawowe technologie. Przede wszystkim Apache Helix i implementacja OSGI, o której powiem później, Java Content Repository i Apache Snyk. Czyli takie fundamenty z punktu widzenia technologii wykorzystywanych w CMS-ie. Oczywiście open source, tak? OSGI. OSGI jest to specyfikacja, która nam określa modułowy system, na przykład na Java czy jakikolwiek innych systemów. Czyli mówi nam ona o tym, że mamy jakiś zestaw bundli tak naprawdę na stronie. Takim bundlem jest po prostu jakiś PGR zapakowany, posiadający pewne metainformacje i on jest wrzucany do całego systemu w postaci bundla. Zadanie frameworku jest to, że on sobie rezolwuje wszelkie dependencje pomiędzy innymi bundlami i tak naprawdę od momentu wrzucenia takiej paczki na naszą instancję zawierającą nową funkcjonalność jest ona dostępna out of the box bez konieczności reinstalacji, rebootowania całego systemu, tak? Czyli wrzucamy paczkę, mamy dostępną funkcjonalność. I tak naprawdę jeżeli deweloper coś tworzy, to jego praca się sprowadza do zbudowania takiego bundla, wrzucenia go do frameworku i z automatu ta funkcjonalność jest dostępna. Poza tym framework OSGI-owy, tak jak już wspomniałem, związany jest z rezerwowaniem wszelkich dependencji. Każdy bundle ma swój jakby life cycle, może być uruchomiony, zatrzymany, czy też w stanie dopiero rezerwowania swoich zależności. Wszystko to możemy podejrzeć z odpowiedniego narzędzia dostępnego z poziomu CMS-a. AM wykorzystuje Apache Helixa, jak już wspomniałem, jeśli chodzi o implementację OSGI, a z takich ciekawostek też narzędzia deweloperskie wykorzystują OSGI, na przykład nasz Eclipse, w którym możemy dewelopować. Jest to w tym przypadku implementacja Equinoxa bodajże, tak, Equinoxa. Jest ona dosyć słaba z tego powodu, że jeżeli wiecie, instalujemy nowe pluginy do Eclipse'a, to trzeba go zrestartować, czyli to w ogóle się nie trzyma tego, o czym mówi dokumentacja SGI. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o SGI, macie ogólny pogląd, jak to mniej więcej wygląda. A tutaj macie zrzut ekranu, jak to wygląda z punktu widzenia CMS-a, tak? Czyli mamy jakiś web serwis służący do tego, że możemy sobie przejrzeć, jakie bundle mamy w tym momencie zainstalowane. Out of the box w AM jest około 400, one tam zawierają różne funkcjonalności, które możemy wykorzystywać na stronie. I tak naprawdę nasza praca sprowadza się do tego, że my wrzucamy jakieś nowe bundle, które tu się pojawiają. Widzimy ich status, możemy nimi zarządzać, tak? Możemy je usuwać, zatrzymywać, uruchamiać, nie ma z tym żadnego problemu, tak? Kolejna technologia ważna, wykorzystywana tutaj, to Java Content Repository. Jeżeli mamy jakiekolwiek strony internetowe, tak, zawierające jakieś asety w postaci obrazków, czy też jakichś dokumentów, to w danych są, dla nas jest jakiś content. JCR działa w myśl zasady, że wszystko tak naprawdę jest contentem, czyli jeżeli mówimy o obrazkach, oczywiście obrazki są contentem, ale też całe strony internetowe, podstrony, użytkownicy, lista kontroli dostępu do użytkowników, tak naprawdę wszystko to jest w swojej ustrukturyzowanej drzewiastej strukturze, gdzieś dostępne w repozytorium, do którego też mamy dostęp z odpowiedniego narzędzia. Możemy też dostawać się do tego kontentu za pomocą zapytań, podobnie do SQL-a. W przypadku JCR-a jest to po prostu JCR do SQL obecnie, który też pozwala manipulować kontentem, także JCR-a możemy traktować tak naprawdę jako zarówno połączenie baz danych, ponieważ mamy dostęp do pomocą zapytań, jak i hierarchicznego systemu plików, ponieważ mamy wszystko ustrukturyzowane w drzewiastą strukturę. AM wykorzystuje implementację JCR-a w postaci CRX-a, który bodajże od AMA 6.0 jest na JackRabbit Oaku, a wcześniej był na Apache JackRabbicie. Jest to też osobne narzędzie, tak? Mam osobną konsolę, która też pozwala nam zobaczyć, jak ten content wygląda w swojej drzewiastej strukturze. Możemy sobie znaleźć na przykład danego noda, w którym znajduje się nasza strona internetowa, tak? Czyli co musimy wiedzieć na temat JCR-a, to, że wszystko na stronie jest kompletne. Jeżeli pomyślimy o stronie, obrazku, użytkowniku, jego uprawnieniach, czy nawet skompilowanych plikach Java, JS-ach, CSS-ach, wszystko jest w jakimś konkretnym swoim miejscu w całym repozytorium jako content. Trzecia ważna technologia to Apache Snyk. Tak, mamy już ten swój content w jakiejś drzewiastej strukturze, ale użytkownik, który wpisuje adres URL, musi się do niego jakoś dostać, tak? I za to odpowiada Apache Snyk. Jest to nic innego jak restowy framework aplikacji webowych, który służy do rezolwowania naszego adresu URL na konkretną gałąź w naszym JCR-owym kontencie, tak? Czyli jeżeli mamy niezależnie, oczywiście w myśl zasady resta, niezależnie jakie urządzenie wysyła jakiegoś requesta za pomocą HTTP, załóżmy, że chcemy odwołać się do jakiejś strony domowej, jakiegoś sklepu, która znajduje się w gałęzi content shop home, tak, czyli w URL-u mamy tą część content shop home, zadaniem Apache Snyka jest po prostu zrezolwowanie tego konkretnego adresu na konkretną gałąź i wygenerowanie treści, jeżeli potrafi oczywiście to wykonać. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy można też wspomnieć, że wynalazcą całego resta oczywiście był Rory Fielding, osoba, która obecnie pracuje dla Adobe i też wspiera jakby rozwój całego CMS-a. Ok. Czyli co jest najważniejsze? Na samym dole tej całej struktury, powiedzmy pod kątem implementacji, mamy te usługi OSGI-owe,
czyli całego Apache Helixa. Nad tym mamy jakiegoś JCR-a, tak, który zawiera content związany z stronami internetowymi, czy jakiekolwiek sety, które się z nim znajdują. Dalej mam Apache Stringa, który odpowiada, jest tak naprawdę łącznikiem pomiędzy użytkownikiem requestującym jakieś rzeczy do strony internetowej, a contentem JCR-ze. No i oczywiście to wszystko jest opakowane w naszego CMS-a, którym jest ARM i całą chmurę marketingową. Na tak naprawdę na szczycie tej hierarchii jest Cognify, który implementuje nowe rozwiązania, czy też robimy improvementy istniejące. OK, to tak z takich rzeczy bardziej teoretycznych. Przejdźmy do tego, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika, który nie ma tej wiedzy programistycznej, chciałby sobie coś na stronie internetowej stworzyć. Adres Ferrari jaki jest? Nie wiesz? Dwa slajdy krótkie na temat tego, czym my się zajmujemy, a za chwilę zobaczymy, jak Piotrek zaimplementuje nową stronę. Cognify, pracujemy dla dużych klientów międzynarodowych i jesteśmy firmą, która bardzo organicznie się rozwinęła w ciągu ostatnich 10 lat, bo w tej chwili zatrudniamy ponad 200 pracowników poprzez wszystkie działy. Pewnie słyszeliście, było trochę rozmów z lokami, więc trochę słyszeliście na ten temat. Pracujemy dla fajnych, naprawdę takich ciekawych marek typu Forbes, KS, GSK, czyli firmy, gdzie naprawdę jest dużo wyzwań. A czym my się zajmujemy? Tak naprawdę czterema filarami. Nasza firma posiada cztery filary, czyli przede wszystkim produkty, czyli inwestujemy w rozwój tak naprawdę też rozwiązań bardzo, bardzo specjalizowanych, oddolnych, rzeczy, które identyfikują nas na rynku. Oczywiście głównym tak naprawdę naszą sferą zainteresowań jest implementacja, czyli implementacja pod typowych klientów. Oni mają swoje wymagania, implementujemy coś typowo dla nich. Ale mamy też bardzo duży dział supportu, który wspiera klientów w ich codziennej pracy, tak naprawdę obsługując ich aktualne problemy. I w tej chwili bardzo mocno się rozwijamy w kierunku konsultingu, czyli dosłownie mając dużą ekspertyzę i wiedzę, którą zdobyliśmy przez ostatnie lata, staramy się wykorzystać niekoniecznie implementując nowe rzeczy, ale może też doradzając. Dobra, starczy tego.
Tak, już, już. Więc możesz przełączyć na swój ekran. Będę narratorował to, co mówi Piotrek, żeby on mógł się skupić na samym pisaniu aplikacji, bo będzie to dosyć fast-paced exercise, więc mam nadzieję, że się nie zmęczycie za bardzo. Dobra, nasz cel to będzie przenieść tę stronę do AMA. To jest strona z podobnego frameworka, jak prezentował nam to Adam. Piotrek, nie czekaj na mnie, jak bym coś mówił, nie? Dobra, więc tak. Nasze projekty budujemy Mavenem, aczkolwiek to są aplikacje jobowe, więc wspieramy dosłownie dowolny build system, który skończy się na tym, co powiedział Mikołaj, czyli na Jarku. Piotr teraz generuje nowy archetyp, który jest dostępny publicznie, to jest też open source'owa część. To jest dosyć takie dziwne, nie? Że jest bardzo dużo open source'owych technologii, a jednak narzędzie samo Adobe, samo AM jest licencjonowane i to za dosyć wysoką kasę. Dobra. Jeśli chodzi o samą IDE, to jest właściwie nie ma znaczenia. Nie? Możemy pracować w IntelliJ, w Eclipse, parę osób niestety też pracuje w NetBeansie, tylko już uraziłem, przepraszam. Dobra, Piotr teraz zaczytuje do siebie projekt. Musisz jeszcze zmienić wersję Mavena. Nasz projekt składa się tak naprawdę z dwóch kluczowych części, nie wiem, czy widzicie w górę UI Apps i UI Content. UI Apps to jest to, co opowiadał Mikołaj w kontekście OSGI-a, czyli JAR, Bundle, Java, generalnie cała aplikacja, cała logika naszej aplikacji. A UI Content to jest moduł, w którym pakujemy wszystko, co wpadnie do naszego repozytorium, JCR-owego, czyli do tej bazy hierarchicznej danych. Jeszcze jakieś konfiguracyjne dodatkowe rzeczy? W kontencie będziemy pakowali pliki XML-owe, to są pliki content XML. Te pliki content XML potem będą przetransformowane na węzły w repozytorium. To jest dosyć naturalne tak naprawdę, nie wiem, zobaczycie potem strukturę w projekcie. Ona właściwie 1:1 będzie odpowiadała temu, co zobaczycie w samym repozytorium. Pierwsze ćwiczenie będziemy tworzyli coś takiego, co nazywamy template'em i rendererem. Template, czyli to jest, żeby stworzyć nową stronę w systemie, musimy ją stworzyć na podstawie jakiegoś template'u. Te template'y, one generalnie w tym świecie AM-owym, one są częścią developmentu, czyli to jest coś bardzo takiego twardego, coś co wymaga programisty, który wejdzie, wpisze kawałek jakiegoś XML-a, kawałek JSP-ka, kawałek jakiegoś HTML-a. Aczkolwiek znowu w kontekście tego, co pokazałem na poprzednim slajdzie, nasze produkty wspomagają ten proces i umożliwiają robienie tego bez wykorzystywania jakiejś tajemnej wiedzy deweloperskiej. Piotr teraz korzysta z... będzie przygotowywał pewnie JSP-ka za chwilę. Piszemy wszystko w tej chwili w AKI Page HTML. Wcześniej widzieliśmy CS HTML, jakiś silnik templatingowy, a Sling wspiera właściwie dowolne templating engine. Są dwa bardzo ciekawe, to jest Sitely, to jest coś bardzo customowego dla Adobe, dla AMA, ale jest też JSP, bardzo popularny, myślę, że też dosyć naturalny dla większości z nas. Możemy dorzucić nasz customowy, jeżeli mam na to ochotę, to nie wymaga jakiejś też znowu specyficznej wiedzy, ale też, nie wiem, Flymarker, Thymely, jakkolwiek to się czyta. Wszystko jest. Sorry, nie do ciebie. Dobra, będziemy przekopiowywać teraz. To może zdecydowanie utrudnić naszą pracę. Otwórz ten pik, wydatnikuj tam w górę. Tak naprawdę, nie wiem, czy zauważyliście, Piotr też podzielił nasz widok na dwa podpliki, czyli mamy AKI Page, który jest tym naszym rendererem, który generuje nam stronę, która bazuje na template'cie. I w środku jest HTML, który jest jakimś częścią tego pliku. Też możemy sobie dzielić te pliki, jak chcemy, to tylko wspomaga utrzymywanie aplikacji. I wiadomo, im mniejsze, tym bardziej to tak łatwiej jest zmienić funkcjonalność. Thank you.
Dobra, w międzyczasie tutaj już mamy właśnie zalążek naszego przyszłego komponentu, czyli to jest ten górny header, górny hero panel, promo image, promo komponent, jakkolwiek to nazwiemy, czyli to, co było pod samą nawigacją w jednej stronie. I cała reszta, czyli te trzy kolumny, które zawierały się w jakieś informacje dodatkowe Tu jeszcze jest taki glif, musimy pozmieniać ścieżki, żeby nie były względne, będziemy korzystali z tego, co jest dostępne w internecie. Oczywiście moglibyśmy to też wpakować do naszej aplikacji, wrzucić do tej części UI content i to by się wrzucało razem z naszą aplikacją, ale żeby skrócić trochę może ten czas. Jak widzicie gdzieś za względną ścieżkę, to krzyczcie, to może boleć. Dobra, czyli to był nasz renderer, to tak naprawdę część aplikacyjna, która jest w stanie wyrenderować stronę na podstawie jakichś danych, ma w sobie tego HTML-a. Teraz stworzymy coś, co jest bardzo specyficzne dla AM-a, czyli template, czyli tak jakby ten prototyp strony. Tu widzicie XML-a, które potem właśnie będą przetransformowane na nody. Piotrek też skorzystał z takiego fajnego toolingu, który tutaj sobie tworzyliśmy, Coinify, jako część naszego R&D, czyli template, snippety w IDE. Gdzieś, nie? Cały XML się wyrenderował 3 sekundy. A może jedno. Musimy trochę powiększyć kod, bo ja stronę nie widzę, więc nie wiem, nic nie widzę. Słuchaj, to nie mogę nawet. To jest pierwszy kierunek. Nie działa kontrolerówka? No nie. Jak ktoś ma skrót, to powiększy. Dobra, i teraz co Piotrek będzie robił, to utworzy nową stronę właśnie na podstawie tego template'u, który przed chwilą zadevelopował. To jest struktura, właśnie też drzewiasta, jak widzicie, to wprost odzwierciedlone jest po tym repozytorium. Stworzymy nową stronę na podstawie AKI template o tytule demo. Tak naprawdę w tym momencie nasza strona już jest gotowa. Ona jeszcze w tej chwili nie wspiera żadnej formy edytowania. No bo przekleiliśmy po prostu HTML-owy markup z jednego miejsca do drugiego. Super, ale dobry początek, nie? Co będziemy teraz robili, to wyłączymy ten kawałek naszej aplikacji, ten kawałek z hero panelem, z hero panelem do osobnego komponentu, który będzie się dało edytować, do którego będzie dialog doczepiony. Będziemy mogli wpisywać dynamiczne wartości, tak żeby uzupełnić to dowolną wartość. Wcześniej Piotrek wrzuci do tego HTML-a coś takiego, co nazywamy parsysem. Parsys to jest taki kontener, do którego można wrzucać dowolne komponenty. Bardzo dynamicznie to działa, w sensie mamy zaraz zresztą zobaczycie na rynku. Czyli w naszym systemie jest 10 komponentów, one są dostarczone, bardzo wiele z nich jest dostarczonych out of the box, bo platforma już ją ma w sobie. Czy one są gotowe do użycia, to jest zawsze dyskusyjne. Natomiast są. I możemy wrzucić to jakiś komponent, Hello World komponent, który wyświetla nam jakieś dane, które są zakodowane w dalej. Ale my będziemy robili teraz sobie swój własny komponent o nazwie jak? Hero? Hero go nazwiemy? Hero go nazwiemy, dobra. I też skorzystamy ze snippetów IDE. Komponenty są oczywiście pogrupowane w różne kontenery, czyli grupy, więc w momencie wrzucania nowego komponentu na stronę nie widzimy ich tysiąc, tyle ile ich jest w systemie, widzimy tylko te komponenty, które są explicite przez dewelopera czy tam autora zeneglowane na danej stronie. Piotrek tworzy jeszcze teraz dwa dodatkowe pliki, czyli tu właśnie brakuje cechu dialog, nie? Czyli dwa dialogi. Generalnie Mikołaj też pokazał, w pewnym momencie był duży skok technologiczny w AM-ie. Od wersji 6.0 to było 2 lata temu.
Właściwie wszystkie te technologie pod spodem zostały totalnie przebudowane, tak naprawdę gigantyczny skok. I Adobe skorzystało na tej sytuacji i też przebudowało cały interfejs z przodu. Więc tak naprawdę w tej chwili to, co widzicie, ten authoring interfejs, to jest tylko jedna z dwóch opcji. A druga opcja jest trochę tam w tle, powoli wygaszana, ale jeszcze jest przez wielu użytkowników używana i, no i jest bardzo, bardzo zaznajomiona. Czyli stworzył dwa puste pliki, które będą definiowały nam dialog danego komponentu. Piszą do tego CSS-u. Czyli to jest ten pakset, do którego możemy wrzucić komponent, bo będziemy mogli wrzucić komponent Hero Component z RTK, jak tylko system na to wczyta. OK. Hero Component już nam się wyświetlił w pełni. Możemy go wyedytować też? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo nie ma wypełnionego dialogu. Nie wiem, czy widzicie, że to się wszystko tak naprawdę dzieje on the fly, tak? Ta instancja stoi, w tej chwili zupełnie inna strona mogła być używana przez autorów, mogła być, nie wiem, jakaś wielka praca na niej mogłaby dziać, ale to jest z boku. My pracujemy trochę na innym obszarze. Znowu, dzięki SGI-owi pracujemy na jednym module. 499 innych jest nietkniętych. Coś, co pewnie znacie też z JSP, czyli Expression Language, tak? Możemy też bezpośrednio korzystać z modeli, wstrzykiwać je do naszego widoku. Tutaj nie ma takiego stricte MVC. To jest coś na miarę szyte z MVC w głowie, ale mamy bardzo silne rozdzielenie widoków i modeli. Kontrolerem tak naprawdę zawsze jest u nas dialog, bo to dialog zmienia działanie danego komponentu, działanie danego obszaru na stronie. Właściwie pierwszy kod Java, ale tak, piszemy trochę w Javie. To, co tutaj pokazujemy Wam, to jest właściwie pierwsze ćwiczenie, które zawsze przechodzimy z nowymi osobami w AM-ie. Takie, nie wiem, szkolenie 4-6-godzinne, przyspieszone dzisiaj. Natomiast to jest coś bardzo podstawowego, czyli tworzenie komponentów. My się nie skupiamy na tworzeniu komponentów, bo to generalnie jest trudne. To, co Mikołaj też mówił, wszystkie integracje, cała Adobe Marketing Cloud, Target, to są rzeczy, które są naprawdę interesujące, to są rzeczy, w których chcemy implementować nowe funkcjonalności. Tak samo, jak możecie sobie wyobrazić, duzi klienci mają bardzo dużo swoich wewnętrznych systemów, logowania, jakieś subskrypcje, newslettery. Oni to wszystko mają bardzo często poimplementowane na swój sposób i teraz przychodząc do nas jako implementatorów, oczekują, że my zintegrujemy CMS-a z tymi ich systemami. Więc challenge tak naprawdę ten sam challenge tworzenia stron nie jest jakiś gigantyczny, ale jest to wymagane, żeby dało się zrobić kolejny czas pracy. Znowu skorzystamy ze snippetów IntelliJ-u. I tutaj będziemy już definiowali, co będzie edytowalne dla danego komponentu. Mamy parę tak naprawdę typów pól, na przykład text field, to pierwszy z nich, czyli title będzie zwykłym text fieldem, tak samo jak description. Przepraszam, description będzie text area, czyli będzie trochę szerszy, będzie dało się do niego wpisać trochę więcej tekstu. Mamy jeszcze co? Link pewnie, który będzie path browserem. Będziemy mogli wybrać, do jakiej strony linkuje nam ten dany hero komponent. I na końcu pewnie zrobimy sobie jeszcze jednego selecta. Czyli będziemy mogli wybrać, jaki kolor będzie danego guzika, danego call to action batonu. To są klasy, które są zdefiniowane w Bootstrapie, czy to jest primary i secondary, BTF primary, nie?
Słucham? BTN Primary bodajże. Spokojnie. Tak? Okej. A, tak. Nie tam jest. Czyli mamy wszystkie te stałe wartości, które były wcześniej w HTML-u, podmieniane na Expression Language i wyciągnięte z naszego modelu javowego. Przebudowujemy i powinniśmy za chwilę widzieć komponent, który jest w pełni edytowalny i zmienialny przez autora. Szybko klikasz, to istotnie zdąży się zrealizować. Ok, czy mamy dialog z czterema polami? Tytuł, tekst, link, button. To są rzeczy wbudowane też w system. Można tworzyć swoje widgety, jeżeli mamy jakiś specyficzny sposób na wybranie. Color picker nie jest wbudowany w system, można by doimplementować coś takiego. Adam wspominał, że Selector ma duże community. Zgadza się. AM tak naprawdę tylko community cały czas buduje dookoła siebie, więc coraz więcej tych blogów powstaje, coraz więcej tutoriali. Zmienimy kolor tego batonu, żeby był... Został zmieniony. Czyli to jest tak prosto, nie? Czyli my skupiamy się, budując strony, na tym, żeby użytkownicy, których nazywamy autorami, mogli je tworzyć w krótkim czasie, szybkim, takim naturalnym. Dzięki. Jakieś pytania?